zamyka się je w butelkach i korkuje się. W sumie to najpierw się kapsluje i one sobie odpoczywają i tam po dodaniu drożdży i cukru zachodzi kolejna fermentacja. I w ten oto naturalny sposób pojawiają się w butelce bąbelki. Dla porównania Prosecco, o którym wcześniej mówiłem, robione jest przy pomocy halmata. I tutaj wino pierwszą fermentację przechodzi w kadziach, a kolejną fermentację przechodzi w szczelnie zamkniętych zbiornikach. Jest to metoda dużo tańsza, ale również można w ten sposób uzyskać bardzo dobre wino. Ale tutaj właśnie widzimy przełożenie, jeśli chodzi o cenę Prosecco do szampana, czy na przykład do kawy. A jeśli chodzi o porównanie Prosecco z kawą, przepraszam, szampana z kawą, szampany charakteryzują się dużą długowiecznością i najlepsze szampany mogą leżeć latami i będą jeszcze wręcz zyskiwać na jakości. W przypadku kawy najczęściej zaleca się ją wypić tak w przeciągu 5 lat od zakupu butelki. I tak, właśnie to tutaj mamy jeszcze propozycję.